po serii ostatnich afer, a już największych, tym z Tomaszem Lisem i mobbingiem, który uskuteczniał w swojej redakcji, naszło mnie to, że moje pokolenie, to znaczy ludzi, którzy gdzieś tam na rynek pracy wchodzili w latach 90., utkwił taki nawyk strasznie przemocowego podejścia do życia i takie przekonanie, że jak się ciężko nie zapierdziela, to nic się nie ma. I jak ja zapierdzielam, to ty też masz zapierdzielać. Super jest zażynanie się, bo tylko w ten sposób się coś wielkiego osiągnie. To jest coś, czego powinniśmy od wszystkich wymagać. I ludzkość, gdyby ciężko nie zapierdzielała, to do niczego by nie doszła. I tak się zastanawiam, że chyba doszliśmy do momentu, żeby może to przemyśleć. Takie totalnie przemocowe podejście do życia, do działania w świecie, do pracy, do edukacji, do naszych stosunków społecznych. Tak się zastanawiam, czy wy też myślicie, że to nie jest prawda, że tylko groźbą, przemocą, taką pracą do zarżnięcia ludzkość i my jako członkowie tej ludzkości, osoby członkowskie ludzkości, jesteśmy w stanie się rozwijać i osiągać coś, bo mi się wydaje, że to jest bardzo XIX-wieczne.